Pomocy, jestem uwięziony. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Starbound. Pisaliście mi pod poprzednim odcinkiem, że były jeszcze jakieś sekrety, jeszcze jakieś dwie skrzynki, dwa stroje, coś takiego w tej misji, którą przechodziliśmy. Jednak żeby do tych sekretów się dostać, trzeba mieć ulepszoną tę kulkę, taką, która potrafi się spinać po ścianach. Więc i tak nie mieliśmy szans tego zrobić. I być może właśnie będziemy robić tak, że kiedyś tam, jak czasu styknie pod koniec, to sobie porobimy te wszystkie sekrety, jak coś tam zdarzy mi się pominąć. A tak to z tego co widzę, to mam dwa reward bugi. No właśnie, mam tutaj już manipulator module, a z drugiego też manipulator module, no to możemy tutaj już zbierać na ulepszenia. Boże, ile blueprintów. Tyle też tych strojów tu jest. A to z tymi pokemonami to jest bardzo ciekawa sprawa. Jednak wolałbym jakieś lepsze sobie tutaj pokemony zebrać, dlatego ja sobie to odstawię tutaj na czarną godzinę i kiedyś tam, jak mi się uda, to sobie kogoś oswoję. Na razie sobie odpuszczę. Jeszcze mogę jakąś tarczę wziąć, może. Wezmę to. Niech tutaj będzie, przy okazji. Może kiedyś będzie przeze mnie wykorzystywana, zobaczymy. Coś jeszcze tutaj mam. Erkius Horror Figurine. Jakieś mamy tutaj właśnie coś na bazie dekoracji. Możemy sobie postawić. No takie, pewnie od bossów będą dekoracje, zobaczymy jeszcze. Mam tutaj jedzonko, wszystko jest, pyk pyk, to sobie zjem. Tutaj miałem ogóreczki, ziemniaczki, wszystko. I tak, mamy misję, żeby skanować sobie obiekty jakieś w outpoście. W takim razie my idziemy na outpost tutaj. I w sumie to jest dosyć prosta misja i skanowania dosyć dużo jest w Starboundzie. Z tego co wiem, to później będziemy musieli różne cywilizacje skanować. Więc zobaczymy, jak to dokładnie będzie. Nie wiem, na które planety opłaca się dostać, na które nie, jak to jest dokładnie z paliwem. Jeszcze muszę się tego dowiedzieć. I tu mamy na przykład od tych tech cardów urządzonko, je też musimy sobie zeskanować. Co jeszcze? Pewnie miśka. Nie, miśka akurat nie, ursa. O, żabę musimy zeskanować. Tu jakiś automat. Tutaj też jakiś Terrar Mart. I już mam ponad połowę tego paska. No widzicie, to jest dosyć prosta czynność. Ma ona zachęcić zapewne nas do... Znaczy zachęcić, no po prostu do zwiedzania, może coś w tym stylu. Zapoznać nas z naszym środowiskiem, może coś w tym stylu. Może tak to sobie ujmę. Dlatego, o, tu stop teleshop jeszcze widzę. Tutaj pewnie coś jeszcze będzie, ten Penguin Pit. No, coś jeszcze na dole? O, mamy tutaj w ogóle misję i chyba to jest misja dotycząca meków. Jeszcze to sobie zobaczymy. Wydaje mi się, że możemy spróbować. I jeszcze tu mamy misję z tymi ufokami, pingwinkami, ale nie jestem pewien, czy powinniśmy od razu to robić. Może lepiej by było planety jeszcze zwiedzać. I dobra, wracamy w takim razie do babuszki, bo już wszystkie tutaj obiekty sobie zeskanowaliśmy. Więc oddajemy misję i pewnie będzie kolejny reward bug, więc będziemy mieli nagrodę. Otworzymy sobie, więc zatykajcie uszy. Tech card, no spoko, bo tech card akurat się przydadzą mi teraz na te kulki i ulepszenia i inne takie. Co teraz? Chcę scan objects to find floran clues. Potrzebujemy właśnie sobie znaleźć teraz jakieś takie pozostałości po floranach, może nie tyle pozostałości, co rzeczy związane z floranami. I z tego co wiem, to w tym celu musimy sobie polecieć na jakąś inną planetę i tam szukać swojego szczęścia, no tak, żeby w miarę trafić na floran. Z tego co wiem, to kiedyś, jak ja jeszcze przechodziłem Starbounda, nie wiem, czy to jest ten sam Starbound co teraz, bo pewnie się trochę zmienił, no to mogło z tym być troszkę uporania się, dlatego że inne rasy się znajdowało, a nie floran na przykład. Dobra, tu mamy jakiegoś pingwinka, doktor Akagi, i on prosi nas chyba o właśnie jakieś eksperymenty na space mechach, czyli właśnie prosi nas o to, żebyśmy przetestowali jego roboty jakieś. Możemy to zrobić, bo w sumie odhaczymy sobie, a będziemy mogli tego używać. O, właśnie widzicie, że jesteśmy w jakiejś takiej dziwnej kapsule, coś w tym stylu. I jesteśmy mekiem, patrzcie, w kosmosie, na takiej arenie testowej, coś w tym stylu, obiekcie testowym. No i naszym zadaniem będzie fruwanie tutaj i na przykład tutaj mamy strzelać do celu. A ciekawe, czy mogę wysiąść, patrzcie, w ogóle chyba mogę wysiąść z tego meka.
I zobaczyć, co jest w tych skrzynkach. No mogę zobaczyć, ale nic tam nie ma, pusto. Dobra, strzelamy. No to raczej żaden problem. Ale pewnie jakieś sekrety tu są, to ja bym chciał sprawdzać te skrzynki. Właśnie tak mi się wydaje, że będą sekrety. O, tutaj już grawitacja jest, dlatego nasz robot troszkę inaczej działa niż tam w kosmosie. Bramę sobie otworzyliśmy, możemy wysiąść z robota i... O, nie mogę się tam dostać, jejku. Coś zabiłem w ogóle, coś walnąłem. Jejku, nie wiem, co się stało. Ale szkoda, bo zobaczyłbym. Może da się to jakoś otworzyć i tam może coś do zdobycia jest. Kto wie. Kurczę, jestem taki wyczajony właśnie na sekrety w Starboundzie. Lubię takie rzeczy po prostu. Zresztą w każdej grze lubię sekrety. O, mamy tu jakieś cele pokonać i coś wypadło. A to żaden problem, żeby to zdobyć. A to? A takie działka. Zdobywam. Bum. Widzicie, że easy. Tutaj już chyba mamy wysiąść z robota. No. I to tyle? Czy jeszcze będą jakieś inne testy przeprowadzane na tych robotach? Czy to wszystko? Bo może były trzy testy, które mieliśmy przeprowadzić, a może właśnie na tym był koniec. Przekonamy się. Tu już chyba kończymy sprawę z mekami. I fajne jest to, że będziemy mogli właśnie ich używać. O. On dalej chce, żebyśmy właśnie coś mu... żebyśmy się udali w kosmos i znaleźli mu jakiś interface chips. Jakiś power couplings, cokolwiek to jest. To tego akurat nie znam, nie wiem jak to zdobyć, będę musiał się jeszcze dowiedzieć, albo wy mi napiszecie. Więc jeśli wiecie, to możecie mi napisać, ale my zajmiemy się misją główną, czyli wracamy na nasz statek. I tak powiem, że pytałem was o to, czy mam budować na live'ie, czy poza nagraniem, czy może na odcinku, i większość chciała na live'ie, dlatego wydaje mi się, że ten live się odbędzie, tylko na razie jakby no nie mam możliwości go przeprowadzić, dlatego no jeszcze budowanie kolonii będzie musiało troszkę poczekać. No ale jeśli mi się jakoś nie uda w najbliższym czasie przeprowadzić live'a, to po prostu zrobię poza nagraniem, tak żebyśmy nie byli za bardzo do tyłu. I teraz musimy jakoś polecieć. Tutaj się paliwo daje, mamy 0 na 1000. RQ's Fuel może być wykopany z księżyców. Dobra, no to może na księżyc jakiś polecimy sobie. W ogóle tutaj mamy jakby centrum sterowania. Dobra, ludziska, tu jest miejsce, w którym znajduje się mój statek. To jest ta moja planeta. Sobie tutaj lecimy po orbicie, jak widzicie. I mamy też księżyc, satelitę tej planety. Jednak nie możemy się chyba tutaj jeszcze dostać, dlatego że potrzebujemy mieć coś, co pozwoli nam tam oddychać. Albo no paliwa potrzebujemy, nie wiem do końca. Może byśmy musieli sobie kupić to paliwo najpierw. Zobaczę, czy mogę polecieć gdzieś. Tutaj może? Mogę jakoś to zaznaczyć? O! Statek mi leci! Leci mi! Uuu! W sumie nawet jakbyśmy się dostali na ten księżyc po to paliwo, no to i tak bym nie miał tego, co pozwala mi oddychać tam, gdzie nie ma atmosfery. To dopiero mogę sobie zrobić, ale to wkrótce, patrzcie. To możemy sobie zrobić bodajże tutaj, o. Ja potrzebuję do tego tungstenu. Tungstenu jeszcze nie mam, muszę go zdobyć. Na tej mojej planecie początkowej go nie było oczywiście. Więc jestem na jakiejś orbicie, tu jest jakaś planeta taka pustynna i wiecie co? Rasa Floran to jest rasa takich roślinoludzi, więc wątpię, żeby byli na planecie pustynnej akurat. To może powinienem bardziej poszukać jakiejś planety, która by była bardziej taka roślinna, tylko... Mogę tutaj jakoś kliknąć? A mogę sobie tu polecieć? O, potrzebujemy 1000 paliwa, to wiecie co, wrócimy się na stację kosmiczną, kupimy sobie 1000 paliwa i z tego co pokazała tam ta taka legenda, powinna tam być jakaś taka planeta roślinna podobna do naszej. Jeszcze w Starboundzie nie jestem za bardzo ogarnięty, właściwie jeśli chodzi o podróżowanie, to wiem praktycznie najmniej, bo jak ja przechodziłem Starbounda, to przechodziłem go na multiplayer, dlatego ta druga osoba zawsze zarządzała statkiem i dlatego macie też bardzo dużo cięć odnośnie klikania gdzieś tam w te planety, bo nie do końca po prostu potrafię się w tym połapać. Patrzcie, dużo mam, a 100 potrzebuję, tak? 100 sztuk, o kurde. Dużo mi też pójdzie. Mogę tu wpisać? Mogę. 100. Pójdzie 500. No dobra, niech będzie. Jeśli dzięki temu będę mógł polecieć, to dobrze. Dajmy sobie tutaj to paliwo. 100 paliwa. Fuel. Dobra, skonsumowało mi, zjadło.
I spróbuję teraz polecieć tutaj może, o. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wow, patrzcie, lecimy! Wow, skok w nadprzestrzeń, czasoprzestrzeń. Trzeba tutaj jeszcze dodać takie jakieś, nie wiem, bazgroły na tle właśnie kosmosu, żeby to wszystko brzmiało mądrze. Ej, no szybciej powinno to lecieć. Dobra, już lądujemy, ludziska. Nie wiem gdzie dokładnie, chyba musimy sobie wybrać planetę jeszcze. Bo jestem gdzieś... O właśnie, gdzie ja jestem? Tu jest mój statek. Co to jest? Pokaż mnie to. Nie chcę tam podlatywać. O! Tu jest taka planeta podobna do naszej, to lecimy tam. Lecimy! Lecenie jest śmieszne. No, ale tutaj widzicie, jak poruszamy się w podobnych układach, to jakby nie ma tego takiego skoku w nadprzestrzeń, czy jak to nazwać. Nie ma tych właśnie w tle takich specjalnych tych. O, dobra, podlecimy sobie jeszcze bliżej, żeby wylądować. I zaraz sobie wyjdziemy na nową planetę. Ciekawe, czy tutaj odkryjemy Floran. Mam nadzieję, że tak. A w ogóle chciałbym jeszcze zobaczyć taką jedną rzecz. Mianowicie, mamy questa z Teddy Bearem i potrzebujemy Cotton Wool. No dobra, to nie. To ja nie chcę wydawać. A w ogóle mamy tu tego mecha jeszcze do przetestowania, dlatego spróbujmy go sobie. Może to będzie fajne, dlatego że właśnie będziemy... Wow, w robocie. A takiego zwiedzania mapy jeszcze nie widzieliście. Jestem robotem! Podróżujemy, w ogóle możemy sobie jakoś strzelać, a tu możemy wiercić, o. Możemy sobie przewiercać wszystko. Tak nie możemy się dostać, ale jest w miarę i tak git. O, jest jakaś skrzynka. Wow! Dostałem opaskę na oko. Jak fajnie wyglądamy, ale ja chcę neon tetrę. Zawsze możemy to sprzedać, 2500 kosztuje. W ogóle jeśli macie jakieś propozycje, co można by kupić za moją kasę, za moje piksele, bo mam tam 4000, no to możecie śmiało pisać, bo jakby jeśli chodzi o walutę, to też za bardzo nie jestem obeznany, co tu fajnego można kupić, gdzie. Wszystko one-shotujemy, ale widzicie, mamy ten pasek taki niebieski i on symbolizuje to, że jak nam ten pasek chyba upłynie, zbliży się do końca, no to już mecha nie będziemy mieli. Nie będziemy mogli sterować. Co to za koto duch? Jejku. Straszne, jeszcze cyklop, to jest kot, duch i cyklop w jednym, masakra. Nawet pokemony nie mają takich dziwnych połączeń. Co to za zabawa, jak wszystko się bierze na hita, patrzcie. O! Jakieś grzyby. Nie mogę ich zabić. Wioska grzybów, co to za rasa grzybów? Nie znam takiej, pierwszy raz widzę. Grzyby tu leżą, zabrałem sobie jakieś grzyby. Okradniemy ich, to może nas tutaj, nie wiem, będą nienawidzić. Mam jakieś stroje, Wild Fungus Skirt, Shroom Bed i Manipulator Module. Skrzynka też taka śmieszna, taka grzybkowa. Wezmę sobie dużo grzybów, grzybusie moje. Aż mnie kusi, żeby rozwalić im to wszystko. On mi bije. Chyba mnie nie lubi jednak. Dobra, rozwalę mu domek. Czuję się trochę jak Godzilla, która rozwala miasto. Chyba kradzież w tej grze tak naprawdę nic nie robi. Nawet ci NPC-ci mogą co najwyżej na nas poharczyć i popatrzeć. Ciekawe, czy właśnie źle robię, że rozwalam wioskę, bo są te kolonie i tak dalej. Możemy zresztą własną założyć i ja nie wiem, czy właśnie w ten sposób sobie troszkę nie psujemy czegoś. Napiszcie mi też o tym, czy to ma jakieś znaczenie. Ja grałem w Starbounda, to zawsze wszystko rozwalałem. Szczególnie jak się nie dało przejść za bardzo, tak tym mechem teraz. O, dobra, wrócił na statek. No okej, fajnie, że nas zostawił. Znaczy, serio mówię, że fajnie, że nas zostawił, bo po prostu bałem się, że weźmie nas ze sobą i będziemy musieli od nowa tu iść. Patrzcie, skrzyneczka tu jest. Mamy jakiś jednoręczny pistolet. To tak jak ten. Bije po 4,7, ej, to w sumie fajne, ten bije po 1,5. O, głód mi się już kończy. Sobie coś tu wszamam. Tylko ma mały rate of fire. Patrzcie, nawet tutaj jest teleport na stację kosmiczną. To może mamy po prostu dalej polecieć tej galaktyce, żeby odkryć rasę Floran. Bo tutaj tylko grzyboludzie byli. No i w sumie nic poza tym. Dobra, ludziska, obkrążyłem całą tę planetę i beznadzieja jakaś, nic tutaj nie ma. Spróbuję poszukać gdzieś indziej, może jednak... Kupmy sobie jeszcze raz stówkę.
bo widziałem, że jest planeta, która się nazywa Forest, bo ta taka jakby podobna do Ziemi jest jeszcze inna, a ta Forest to może jednak być bardziej związana z właśnie floranami, bo las, tak? Bo Forest, a ta tutaj ma wodę, ma wszystko, no taka ziemiowata jest. Wiem, troszkę mówię dziwnie, ale no. Dajemy ten i polećmy sobie do innego układu troszkę. Tutaj obok, o. Widzicie, jest ten forest. Jeszcze jest desert, lush, więc chyba sobie się tu zatrzymamy. Jeszcze drugie mamy podobne, takie bliźniacze, powiedzmy. Dobra. Lećmy tam, znowu będziemy lecieć. No Mangetsu podróżuje, tak? Wydaje też kasę, trwoni. No ale Mangetsu się jeszcze nie zna aż tak bardzo na Starboundzie, więc... Mangetsu się uczy. Gdzie ona jest? Tu jest? Tak, to jest chyba ta. Albo ta? Dwie takie są. Dobra, ta jest bliżej. Podlećmy sobie tam, to jest Megbuda Threshold, coś tam, dobra. Powinno być git. I są jakieś różne tutaj pogody. I też występuje tutaj tungsten, to moglibyśmy się zatrzymać na dłużej. I nie wiem, w następnym odcinku też sobie pokopać tam i tak, żeby troszkę tego tungstenu zdobyć. Dobra, pójdziemy w meku, ale wiecie co, jak będzie trzeba się przekopywać przez domki, to po prostu opuszczę meka i go zostawię. O, coś jest, zobaczmy czy możemy skanować. Czy jest to od rasy Floran? Nie jest. Czasami tak bywa, że pojedyncze obiekty są od rasy Floran. Wiem, że mogłem jeszcze grzyboludzi próbować zeskanować, ale tak powątpiewałem, aby coś tam było. Nastaje nowy dzień. A to? Tungsten? Tak, to jest tungsten, tak. To jest właśnie ta nowa ruda. Potrzebujemy tego, żeby oddychać na kosmosie. Jeszcze do paru innych rzeczy, w tym pewnie do lepszej zbrojki, ale nie wiem jeszcze, czy będziemy ją robić. Zobaczymy. Ło, to jest właśnie widok, który chcę widzieć. Bawełna, bawełna do mnie. Elegancko, elegancko. Ludziska, coś mamy. I to jest tak, to jest wioska Floran. Udało nam się znaleźć. Jezus Maria, ile to trwało, masakra. Uff, dobra, zostawiam meka, niech se tam siedzi. Mam nadzieję, że jakoś wróci na statek. Chyba, że będę musiał się sam po niego wrócić. I to chyba nie jest wioska Floran. To jest chyba jakieś dungeony. To są może jacyś wrodzy Floranie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy właśnie nas zaatakuje ten tutaj gościu, czy... Nie, jest... To żeś pogadał sobie. Ryżu mogę dorobić. Jeszcze tego. A na dole jeszcze mam mnóstwo rzeczy. Roasted mushrooms. Jednak na coś się przydali. Dobra, zjemy sobie. Smacznie, smaczniutkie. O, kawa. Kawę, ja takie rzeczy lubię. Ale dobra, my tutaj jemy inne rzeczy. Mniam, mniam. Bardzo dobre, smakowało. I idziemy tam właśnie na Floran. Zobaczymy już, czy możemy coś skanować. Jest, mamy ten regał do zeskanowania. Boję się, że spadnę i zdechnę głupio. Naprawdę. I zobaczmy, co jeszcze? Czy da się tę klatkę tutaj skanować? Nie da się, lampę nie. Tutaj nic nie... A może ten róg? Da się. Tak, da się. Hops. A już się bałem, że nie wyrobię. Dobra, co jeszcze do zeskanowania? Co mi dacie? To jest jakiś taki dungeon, powiedzmy. Szczerze powiedziawszy, zawsze jak widziałem coś związanego z Floranami, to były to wioski. Więc pierwszy raz spotykam się z takim jakimś dungeonem. Zobaczmy tutaj. O, jest znowu jakiś przeciwnik. Są te dzbanuszki. To sobie zrobiłem. O, ale go fajnie załatwiłem. Ja to umiem walczyć. Gorsi przeciwnicy się zaczynają. Wow, blokuje mi. Ja go zaraz wysadzę. No, coś nie trafiasz. No patrzcie, od paru stron go biorę, a jakoś mu to nie wchodzi, blokuje coś dziwnie. Ale naprawdę dziwnie. O, jest jakiś obrazek, jakiś, powiedzmy, papirus, papier. Coś w jakiejś transkrypcji na mapie. Sobie coś zjem. I zrobię ci boom zaraz. Boom. Dobra, nie ma bestii, słaba coś. Dobra, a tu? Tu nic nie ma, klatki jakieś. Pomocy, jestem uwięziony. Głupie to jest strasznie. No nie broń się. O, mamy jakiś armchair. Może jakbym sobie to postawił i zeskanował. O, jest jakiś róg kolejny, jakaś kość. Coś w tym stylu. No kurczę, wydaje mi się, że te lochy nie są wystarczające, żeby uzupełnić nasz pasek tego skanowania, więc chyba źle trafiliśmy po prostu. No, zwykłe pomieszczenie, ale może coś... O, skrzynka jakaś taka specjalna. Ja bym się rzucił na skrzynkę. Jest broń jakaś fajna.
Zobaczyłbym tę broń aż. To jest snajperka, mamy snajperkę ludziska. Wziąłbym sobie snajperkę tutaj na przykład. Ktoś pisał, że snajperki są dobre i ma na specjalnym akurat grenade launcher, ale są jakieś lepsze rzeczy. Ale można wziąć. I to bije po 14-15, no... Na pewno są lepsze jeszcze snajperki jakieś. Kontrolę w ogóle mogę sobie zmieniać troszkę, żeby więcej widzieć. Ktoś mi to ostatnio mówił. Te walki czasami mogą się tu wydawać drętwe. Dobra, mamy. I tu co będzie? Wow, mamy kilow jakiś platynowy. Manaticon, to już chyba kiedyś było, albo coś podobnego. Manaticon, bo kojarzę. Skrzynkę sobie wezmę. Takie eleganckie są dosyć. Jak na takie ludy. Zebrałem. O, jest kolejny obrazek. I tu mamy kolejny jakiś spear dwuręczny. Ile to bije? 16-4, a ma rate of fire 1. To ma 1-2, ej, to może być dobre. To może być fajne. No tylko to nie bije tak jak miecz, w sensie, że ciacha. Ale możemy kręcić, jakie fajne. Wow, jeszcze coś wyrzuciło takie. Patrzcie. Możemy tym strzelać. Ej, to spoko całkiem. To zejdźmy sobie niżej. I to są jakieś cave'y takie grzybkowe. I wiecie co, wydaje mi się, że to już nie jest część tych lochów jakby. Więc lochy były biedne, okrutnie biedne. Moim zdaniem właśnie nie fart mieliśmy, albo jeszcze powinniśmy zwiedzić ten świat tam do końca i przekonać się, czy faktycznie jeszcze czegoś nie było, no bo tak troszkę to słabo tutaj. O, tu jeszcze była skrzynka, patrzcie. Dobrze, że tu poszedłem. Lepsza! Jakiś assault rifle mamy tutaj. Będziemy nawalali nieźle. Zobaczymy sobie to. I to jest... Nie, to jest dwuręczne. Wow! Ale to nawala. Po dwa bije. Czyli dosyć mało, ale jak tak szybko, to możemy sprawdzić. W ogóle obok mamy jakieś małe domki. Sprawdźmy sobie to jeszcze na szybko. O, patrzcie, jakiś miecz tu wyleciał. Wow! Wow! Tylko chyba wolny jest, ale ognisty. Zobaczmy to. Jaki fajny. A to? Wow! Mogę sobie tak naładować go i ciachnąć tym. Fajny, fajny mieczor. Fajna sprawa. Bije troszkę więcej niż tamte moje. Znaczy, chyba ta halabarda będzie biła więcej, ale i tak. A tu coś jest? Wow, ile rzeczy. Jeszcze też jakiś shade. W ogóle bardzo fajne rzeczy w dzisiejszym odcinku wylatują. Ale jeśli chodzi o właśnie te poszukiwanie Floran, to słabo, naprawdę słabo. A tu co, jakiś grunt dziwny. Obkrążyłem tę planetę i no niestety nie ma tu już Floran, a ja nie chcę, żeby tak odcinek się skończył, dlatego jeszcze poszukam. Dopełnimy tę misję do końca. Lecimy tutaj. Zobaczmy tutaj w takim razie. No i widzę, że Meg wraca, nawet jak go zostawimy na planecie, także... No nie muszę się tak martwić. O kurczę, już coś tutaj ciekawego. Jakieś gacie jeszcze dostałem. Gacie, ale to raczej wyglądowe. No, ale można sprzedać. O, znowu jakiś hiker jacket. Też jakieś fajne ubranko. No nawet te ubranka są, powiem wam. Jakoś tak możemy być. Ciekawy wystrój. O. Co to? Jakiś grenade... A, grenade launcher. No po prostu grenade launcher. Ale zobaczymy, jak on strzela w ogóle. Wolny jak cholera. Tyle powiem. W ogóle wam o tym nie mówiłem, ale jak tam były te domki takie w cave'ach, to znalazłem coś takiego, patrzcie. Mogę sypać sobie małymi gnomami. Takie wrzaski słychać. Boże, jak to jest okrutne. No to jest po prostu okrutne, okrucieństwo. Ej, co ty tu siedzisz, gościu? A, sprzedajesz... Wow, jakie ceny. Rocket launcher jakiś, o kurde. Wy tu macie fajne... rzeczy, ale ceny to są takie naprawdę... A przynajmniej mocne te rzeczy są. Ludziska, patrzcie co znalazłem! Wreszcie jest wioska Floran! Na tej bliźniaczej planecie to było. Jejku! Gdybym wcześniej tu trafił, by było po kłopocie. No obudź się, stary. Gościu twój przyszedł. No, ja tu jestem w końcu z tej rasy, tak? I mamy gauntlet. Co to za gauntlet? To jest chyba taka pięść. No, taka, tak, możemy być takim pięściarzem, jak chcemy. Jakiś uppercut mamy. Aha, to jest finisher, czyli po prostu
Jak ktoś będzie miał mało HP, to możemy go dobić. Że tak powiem. O! Kradzież będzie ukarana. Nic mi nie zrobisz. Ja tu mogę wszystko. Nic nie będzie ukarane. Właśnie, miałem skanować obiekty. To tu nic nie ma. Zobaczmy tu na dole, pewnie to będzie takim obiektem. O, tu są. Tu jakiś dzbanek. Okradnę was wszystkich. Moje. Jak się wszyscy wzburzyli. Dobra, zobaczmy tutaj. Tu nic nie ma. Bębenek jest. No i fajnie by było tego questa już zrobić do końca. O, mamy to, a w skrzynce nożyki. Ja nie wiem, ci ludzie nie potrafią sobie skrzynek zabezpieczyć, żeby ludzie inni je kradli. Znaczy to nie są ludzie, to floranie. O, książka. Przeczytam i oddam. Patrzcie, gra na bębenku. Taki gościu. Ja go w tym czasie okradnę. O, mieczyk. Dwuręczny. O! Rate of fire bardzo duży. I to jest taki... Czekajcie. Bardzo szybko klepie i dosyć dużo. Więcej niż tamten ognisty nawet. Fajne miecze tu wypadają, jejku. Mamy wreszcie misję ukończoną. Powiem wam, że opornie szło mi z tym szukaniem, Floran. Naprawdę. W życiu tak źle nie szło. Chyba 3 planety czy 2 zwiedziłem. No ale... Ważne, że jesteśmy. Znowu te żaby. Ograbię ich z wszystkiego, co mają. Dobrze, ludziska, jestem na statku i powiem wam, że powinienem mieć dużo tungstenu. Patrzcie, 93, to jest bardzo dużo. W takim razie ja już nawet nie potrzebuję chyba po cave'ach chodzić w poszukiwaniu tego tungstenu, bo powinno mi raczej na wszystko wystarczyć. No patrzcie, ile mamy sztabek, 46 sztabek. No to jest bardzo dużo, wydaje mi się. I jeszcze potrzebujemy szkło i coś tam jeszcze i byśmy mogli sobie to do oddychania zrobić. O, living root potrzebuję. Skąd zdobyć living root? Nie wiem nawet. Może musimy wyhodować? Chodźmy teraz właśnie oddać tego questa i już będzie git. To już mam... Jestem zadowolony z odcinka, bo przynajmniej zrobiłem to, co było zamierzeniem, tak? Czyli dzisiaj sobie pozwiedzaliśmy troszkę planet. Zrobiliśmy ten testing mecha od tego pingwina Akagiego, chyba tak się nazywał. No i... już właśnie zwiedziliśmy wioskę Floran oraz zbadaliśmy jej obiekty. Esther z naszych odkryć jest już zadowolona, więc mamy już gotowego questa. Co do następnego, to już wydaje mi się, że w następnym odcinku. Piszcie mi oczywiście porady, bo za każdą poradę jestem wdzięczny, dzięki, że się udzielacie. Zdobyłem manipulator module, mógłbym sobie coś jeszcze ulepszyć na koniec tego odcinka. Jeszcze ten tech cardy mógłbym sobie coś tam pokombinować, o. To mógłbym wziąć. Brzmi spoko. Chociaż... A dobra, wezmę to. Będziemy 3x3 klepali. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Powiem wam, że strasznie ciepło teraz na dworze. Ja się troszkę męczę przy tym komputerze. O, więc cieszę się po części, że już koniec. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało. Wyczekujcie następnych odcinków, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć!